Najlepsze pomysły rodzą się zupełnie przypadkowo i w najmniej oczekiwanym momencie. Otóż ostatni wywiad, który przeprowadziłam na temat kobiecości, czuję, że po prostu zakończył pewien cykl. I od jakiegoś czasu zastanawiałam się, co teraz z tą kobiecością? I wiecie co, dzisiaj jadąc sobie autem, oświeciło mnie, wpadłam na przepiękny pomysł. Otóż coraz częściej słyszę, że kobiety, które coraz częściej mówią o kobiecości, coraz bardziej budzą tą swoją kobiecość, stają się coraz bardziej pewne siebie, stają na nogach, otwierają własne działalności, że te kobiety stają się takimi feministkami, które bardzo mocno podkreślają swoją męskość, którą mają w sobie, tak? Bo każdy z nas ma po części trochę w sobie męskości i kobiecości. I teraz, co z tym zrobić? Ponieważ my jako kobiety, ponieważ jesteśmy kobietami, będąc na wysokim stanowisku, posiadając swój własny biznes, będąc właścicielką biznesu, zatracamy tą swoją kobiecość, stajemy się coraz bardziej męskie. Dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie nie możemy być kobiece na tych wysokich stanowiskach, będąc dyrektorem korporacji albo będąc właścicielem firmy? Przecież każda z nas właśnie tą swoją kobiecością doszła do tego miejsca, w jakim jest. I uważam, że możemy osiągać większe sukcesy, podkreślając jeszcze bardziej tą kobiecość w sobie. Po co ją kryć? Po co stawać się kimś, kim nie jesteśmy? Po co być bardziej męską? Po co jakby kreować siebie na kogoś, kim nie jesteśmy? No i pomyślałam sobie, że świetnie będzie na ten temat porozmawiać z kimś, kto przeszedł przez to osobiście, odczuł to na własnej skórze. Właśnie Jagoda Kander, która jest dzisiaj właścicielem własnego biznesu, kiedyś pracowała w dużej korporacji, plasowała wysokie stanowisko. Dziś kobieta bardzo mocno wyzwolona, czuje tą kobiecość i mówi o niej otwarcie. Ciekawa jestem, co ona powie nam na ten temat. Jak ona spojrzy na tą kwestię z perspektywy czasu właśnie dziś. Zapraszam Was do wywiadu z Jagodą. Witam Cię serdecznie, Jagoda. Witaj, Agnieszka. I dziękuję Ci bardzo mocno, że zgodziłaś się udzielić mi tego wywiadu. Aga, dla Ciebie wszystko. Jesteś kobietą, która mnie tak inspiruje i którą tak podziwiam, że dla Ciebie wszystko. Dziękuję, dziękuję. Więc jeszcze ja każdy wywiad zaczynam od, ponieważ te wszystkie wywiady dotyczą kobiecości, więc zaczynam od tego, jaka jest definicja kobiecości według Ciebie. Chciałabym posłuchać Twojej definicji. Czym dla Ciebie jest kobiecość? Kobiecość to jest, powiedziałabym, bardzo złożona definicja. Dla mnie kobiecość to zmysłowość, to sensualność, to seksualność, to pełna akceptacja siebie. I właściwie od tej pełnej akceptacji siebie powinnam zacząć. Bo kiedy mam zgodę wewnętrzną na to, kim jestem, kiedy znam siebie, to wtedy mogę do tego po prostu dołożyć wygląd zewnętrzny, to wtedy czuję, wiem, kim jestem i jestem, inaczej się wyrażam w odbiorze społecznym, inaczej się prezentuję, kiedy jestem, mam zgodę wewnętrzną, to jestem autentyczna. Nie muszę grać powabnej kobiety, ponieważ wtedy ja uważam, że te elementy powinny być wszystkie bardzo mocno w harmonii, bo jeżeli ten któryś z tych elementów on odstaje i za bardzo pokazuje na przykład tą swoją seksualność, mogę być źle odbierana, tak? Ale i może to być grane, to nieautentyczne, ale kiedy znam siebie, kocham siebie, to jest przede wszystkim, to jest cały po prostu klucz. Jeżeli kocham siebie, to jestem asertywna naturalnie. To nie pozwolę nikomu siebie zranić, ale nie tylko zachowując się asertywnie, ale mam tę mądrość w sobie i wiem na przykład, kiedy nie wchodzić w spory, kiedy wolę się wycofać tylko dlatego, że moja harmonia, mój balans,
One są dla mnie najważniejsze. To jest taki szacunek. Szacunek do samej siebie. Szacunek do samej siebie. Mhm. Bo złe słowo mogę potraktować jak prezent. Mhm. I mogę po prostu go przyjąć, ten prezent, mhm. albo mogę powiedzieć nie dziękuję. Czyli jeżeli znam siebie, akceptuję siebie, kocham siebie, to słowa mnie nie mogą zranić. Mhm. Bo jeżeli na przykład powiesz mi, że jestem wariatką, a ja wiem, że nie jestem wariatką, bywam szalona, mhm. ale nie jestem wariatką, to nie jestem w stanie, nie jesteś w stanie, ja nie mogę się tym przejąć. Mhm. Czyli taka akceptacja, szacunek do siebie, to też przebywanie w dobrej relacji. Jeżeli uważam, że ta relacja, w której jestem, ona jest dla mnie w jakiś sposób toksyczna, ona mnie ogranicza, ona mi nie pozwala się rozwijać, nie pozwala iść dalej, to szanując siebie, ja tę relację kończę, bo coś się zaczyna, coś się kończy, nie trwam. I takich przykładów na takie kochanie siebie można naprawdę podać bardzo, bardzo wiele. Mhm. A jak doprowadzić do tego, jak Ty doszłaś mhm. do tego, mhm. Że właśnie akceptujesz siebie, że jesteś sobą? Mhm. Bo ja wiem, że to jest proces i każdy ma jakieś swoje sposoby mhm. na to, żeby do tego mhm. dojść. Mhm. W jaki sposób Ty do tego doszłaś? Wiesz, ja doszłam to w ten sposób, że ja trochę doszłam do muru, bym powiedziała, mm-hmm. ponieważ pracując zawodowo, wydawało mi się, że ja muszę nosić pewną maskę. I ja te maski zakładałam. Mm-hmm. Uważałam, że kobietom jest trudniej i pewnie tak, jest im trudniej, ale wydawało mi się, że ja muszę być na przykład twarda, silna, dobrym mm. negocjatorem. A okazuje się, teraz w ogóle jest era kobiet i to jest nasz, mm-hmm. Agnieszko, mm-hmm. czas. Mm-hmm. My kobiety mamy bardzo dużo empatii mm-hmm. i my potrafimy świetnie rozmawiać. I my, zaczynając rozmowę, my już mamy to, ponieważ my jesteśmy emocjonalne, my działamy mm-hmm. z serca. My już jesteśmy nastawione na takie rozwiązanie win-win. My nie chcemy po prostu nikogo pokonać i zwyciężyć. Ja trochę to źle interpretowałam, to też były inne czasy i też miałam swoją do przepracowania, ale musiałam to sama odkryć. I ja jestem ciągle w procesie zmiany. Ja nie mogę powiedzieć, że ja już całkowicie wszystko zrobiłam, bo też łapię się na takich, mm-hmm. W takich sytuacjach. To chyba do końca życia będzie trwało, ale to jest przyjemne, ale to jest przyjemne. Ja czasami myślę, że na tym mm-hmm. właśnie polega życie. Tak, bo to jest ta podróż, tak, mm-hmm. o której się mm-hmm. mówi. Więc ja wyjeżdżając, jak wiesz, do Tajlandii na rok, ja po prostu tam najpierw sobie dałam spokój i wyciszenie, żeby uspokoić emocje i żeby po prostu siebie poznać. I z dnia na dzień wracając, zaczęłam odkrywać, jaką ja jestem osobą. I zobaczyłam, że na przykład ja jestem dawcą, a muszę się nauczyć być biorcą. Mhm. Że trzeba zawsze o tym balansie pamiętać, żeby pozwolić się... Ale wiesz co, kiedy ci tutaj tylko zapytam, mhm. Nawet kiedy pracowałaś, byłaś na stanowisku dyrektora, tak? Mhm. To również byłaś dawcą? Tak, to też byłam dawcą, dlatego mhm. że wydawało mi się, że tak, jestem dawcą, więc jestem bardzo odpowiedzialna za rodzinę. Więc wszystko mhm. musi być ułożone, mhm. przygotowane na czas i też taka mama, która uważała, że wszystko muszę być perfekcyjna, więc musi być wszystko mhm. najlepiej zrobione, obiad ugotowany i tak dalej, mhm. i tak dalej. Że również w pracy muszę być cały czas najlepsza, że muszę być dobrym szefem, że muszę jeszcze... Ja tych nakazów, to ja sobie tyle po prostu stworzyłam w głowie i ciągle uważałam, że to inni, to moja rodzina jest dla mnie ważna, ponieważ kompensowałam im mój brak, tak? Moją nieobecność, więc muszę dla nich zrobić jak najwięcej. W pracy uważałam, że skoro jestem dobrze wynagradzana, więc ja powinnam cała oddać się pracy i być dobra dla pracowników i również angażować się w różnego rodzaju projekty. A ja w ogóle nie pomyślałam o tym, że ja jestem człowiekiem. Wiesz, że ja potrzebuję wypoczywać.
I kiedy moje ciało mi wysłało już bardzo silne sygnały, kiedy ja się wypaliłam całkowicie i kiedy byłam niemalże wyniszczona, ja się zorientowałam, że ja jestem człowiekiem, że mi się też jest, należy odpoczynek. I to jest takie, w moim przypadku, to jest takie dosyć smutne, tak, że ja to tak odkryłam. Ale żeby odkryć, czy jestem w balansie, czy jestem dawcą, czy jestem biorcą, czy ja jestem, czy ja siebie kocham, to ja po prostu zachęcam, to ja po prostu rekomenduję spotkania z innymi kobietami. Agnieszko, jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, co robisz. Po prostu ty robisz piękną rzecz dla kobiet. To jest fantastyczne. Zbierają się kobiety, które mogą się wymienić doświadczeniami. I kiedy to jest autentyczne, a ty masz to w sobie, kiedy spotykam drugą kobietę, to ja się po prostu otwieram. To ja mogę powiedzieć, że moja wewnętrzna kobieta jest zraniona. Że ja cierpię, bo ja nie mam satysfakcjonującej relacji z mężem. Że ja nie akceptuję siebie, że ja nie akceptuję swojego ciała. I później nagle odkrywam, że inne kobiety są takie jak ja, że ja nie muszę nosić tej maski. Więc wszystkie jesteśmy takie same. Takie same, dokładnie. Tak samo wrażliwe. Tak samo pragniemy wielu różnych rzeczy. I mamy ten sam stereotyp, w który zostałyśmy wrzucone. Bardzo te mocno. Same właśnie rzeczy, którym musimy sprostać. Nie? Ale wiesz, że wiele kobiet i mężczyzn też, rozmawiam dzisiaj o kobietach, że w ogóle nie mają tej świadomości, że żyją według bardzo mocnych stereotypów. Że na przykład mają prawo do wypoczynku, że robienie kariery to po prostu wcale nie koliduje, jeżeli to jest dobrze zrobione, tak jakbym dzisiaj zaczynała, czy jak dzisiaj pracuję, to właśnie w ten sposób, przed laty o tym nie myślałam, że to wcale nie koliduje, że dziewczyna, która robi karierę, która się określa kobietą spełnioną i sukcesu, wcale nie oznacza, że jest złą mamą, bo ja znam dziesiątki osób, czy złą żoną. Ja znam naprawdę wiele kobiet, które świetnie to po prostu łączą. My mamy wiele stereotypów, tak mocno jesteśmy w tym zakorzenione. To jest cała historia, to jest to, co dostałyśmy, ja to tak się śmieję, w tej walizce od mamy i taty, od babki, prababki. My to całymi po prostu pokoleniami taszczymy. I dlatego, wiesz, podobało mi się, bo jesienią byłam w Stanach i byłam w kilku centrach rozwojowych, tam też miałam swoje takie wykłady. I to, co mi się podobało, że w soboty tam kobiety nie myją okien, nie sprzątają, nie piorą po prostu brudów z tego tygodnia, tylko soboty są po prostu dla nich, żeby spotkać się z drugą kobietą, żeby poszukać inspiracji, żeby zacząć coś robić dla siebie. Bo kiedy jesteś w balansie, kiedy jesteś spełniona, kiedy jesteś wolna, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, to nie ma nic piękniejszego, jak wrócić do takiego do domu, bo wtedy się wraca właśnie do miejsca z miłością, która się po prostu kocha. Co bo powiedziałaś też wcześniej, my właśnie żyjemy w tych stereotypach. Dlaczego twoim zdaniem, gdzie w dzisiejszych czasach mamy tak wiele różnych narzędzi, mamy różne książki, mamy różne nagrania, tak? Internet tak udostępnia to, są różne wydarzenia, różnego rodzaju właśnie warsztaty, szkolenia, które uświadamiają nas, które dodają nam siły i odwagi. Dlaczego niektórzy ludzie dalej są zamknięci w tym? Jak myślisz, jaka jest przyczyna tego? Po pierwsze, nie wierzą. Nie wierzą w siebie. Nie wierzą w to, że mogą coś zmienić. Ja jak się na przykład spotykam z osobami, które do mnie przychodzą na rozmowę, to one zawsze podkreślają, ale moja sytuacja jest zupełnie inna, niezwykle trudna. A to jest nieprawda, bo to jest cała blokada, jest po prostu w umyśle. Są w tak ciężkiej sytuacji, że naprawdę myślą, że dla nich nie ma szans, nie czują, nie widzą tej pomocnej ręki. Trafić na dobrą książkę jest również ciężko. Na przykład ja jestem z daleka od takich właśnie takich wiedzy takiej bardzo teoretycznej. Bo ja to zawsze mówię, wiesz, ty tego pewnie nie pamiętasz, bo ty jesteś bardzo młoda, ale ja pamiętam,
jak były jeszcze, wiesz, w takich domach towarowych, siedziały takie panie, które miały takie szydełka i tak łapały oczka. Pamiętasz? Nie wiem, rajstopy były, bo rajstop nie było. Naciągało się na szklankę i łapały po prostu oczka, tak? I ja parę razy w życiu kupiłam takie szydełko, bo wtedy tych rajtus nie było w sklepie, można kupić, więc a podartych rajstop miałam dużo w domu. I kiedy wracałam, kiedy patrzyłam na tą kobietę, to mi się wydawało, że ona tak zahaczyła i tak ty jechała i to tak wszystko się dobrze jej układało. Ale kiedy wróciłam do domu, ani razu, ja nie potrafiłam złapać oczka. I właśnie za każdym razem była nowa nadzieja, że może teraz zwrócę uwagę bardziej i będę wiedziała, jak to zrobić. I to jest tak, że czytam książkę i to jest wszystko piękne, a wracam do domu, nie mam pieniędzy do pierwszego. Przychodzi, już tak bardzo skrajnie pokazując, przychodzi pijany mąż, albo mam kłopoty z dziećmi, albo jeszcze inne. I ta książka wtedy w ogóle nie działa. Ja mogę powiedzieć tak, że życie mnie bardzo doświadczało i mam bardzo bogate doświadczenia. Jeżeli na przykład mówię o smutku, to mogę powiedzieć, że znam smutek i wiem, co to znaczy, kiedy pali każda komórka. I kiedy wydaje się, że wschodzi, znaczy zaczyna się nowy dzień, ale nie ma słońca. Znam lęk, strach, obawę, brak pieniędzy. To wszystko mi towarzyszyło. Ja mogę powiedzieć, jak ja sobie z tym radzę. Czym trudniej, czym ciężej, tym mocniej lgnę do ludzi, którzy mnie inspirują. Czy nie zbliżasz się bardziej do siebie? Ja dzisiaj na przykład odkrywam, że im bardziej się wyciszam, tym bardziej wracam do równowagi. Zwłaszcza w tych ciężkich jakichś tam momentach, ciężkich chwilach, nie? Kiedy widzę, że zaczynam już być jakaś taka zestresowana, wszystko we mnie buzuje gdzieś w środku, zaczyna właśnie mnie wszystko denerwować gdzieś. Cokolwiek to nie zrobi, co nie powie, to po prostu to drażni, nie? Właśnie i boli, bo nikt nas tego nie uczy, nikt nam nie mówi o tym, że warto jest słuchać samego siebie i że właśnie o tym czasie, o którym ty sobie o którym mówiłaś, że trzeba sobie dawać czas, żeby nawet pojechać na wakacje, odpocząć. Ja nieraz jak rozmawiam z kobietami, które posiadają swoje biznesy, to one mówią, ale Agnieszka, ale co ty mówisz? Jaki odpoczynek? Jak ja mogę sobie iść w ciągu dnia na godzinę gdzieś i się wyciszyć? Mówi, co ty mówisz, że ja mogę przez ten czas tyle pieniędzy zarobić? I po prostu wydaje mi się, że nie jesteśmy uczeni tego i tak wiele tracimy. Ale ja tego uczę. No, a dlaczego jest to tak ważne? Właśnie ja Ci chcę powiedzieć, jak ja sobie z tym również radzę. Bo z jednej strony poszukuję osób, które mnie inspirują, które są zdystansowane do mojego problemu, bo to wszystko, te wszystkie nasze problemy to są emocje. I my te emocje cały czas podgrzewamy, bo pojawia się najpierw myśl. My myślimy sobie, a nasze myśli tworzymy na podstawie stereotypów, tak jak spostrzegamy świat. Pojawia się myśl, myśl pociąga emocje, a emocja daje impuls ciału do reakcji. I dlatego bardzo ważne jest właśnie to, bardzo ważne jest to wyciszenie, o którym mówiłaś. Ja jestem osobą, która medytuje. Ja medytuję od 4 lat i na początku była to dla mnie bardzo trudna sztuka, bo medytacja nie jest prosta, to jest trening. Trzeba być bardzo zdyscyplinowanym, ale dzisiaj o tym opowiadam ludziom, ja tego doświadczam, że jak jest mi ciężko, jak jest mi źle, kiedy czuję niepokój i różne inne takie sytuacje, to siadając na poduszce medytacyjnej, to może być też w łóżku, leżąc, gdziekolwiek, to ja po prostu kieruję się właśnie wtedy do wewnątrz. Tam znajduję spokój, bezpieczeństwo, harmonię, balans. Tam znajduję to, co nazywam domem. Wtedy jestem w domu. I tego można nauczyć się. To wcale nie oznacza, że ja muszę godzinę medytować, godzinami, bo to jest właśnie to, o czym rozmawiałam z Tobą wcześniej. To jest ten mindfulness, to jest ta uważność. Idąc po schodach, mogę być skoncentrowana na przykład na oddechu, na sobie. I to jest kilka minut, kiedy czy minuta, kiedy mój umysł uspokajam. I ja robiąc na przykład kawę, kiedy pochylam się nad filiżanką, kiedy robię inne rzeczy, ja mogę być uważna, mogę być tu i teraz i ja jestem po prostu spokojna. I wtedy ja podejmuję racjonalne decyzje i mój umysł nie jest dziki, zwariowany, który mnie w emocjach po prostu gna. Tak.
w stresujących sytuacjach niestety nas to wybija z równowagi. Stres, prawda? W ogóle takie stresujące sytuacje. Ja jeszcze mam takie pytanie odnośnie właśnie takiej kobiecości, kiedy jesteśmy albo właśnie na jakimś wysokim stanowisku, albo kiedy jesteśmy właścicielem swojego biznesu. Kobieta powinna właśnie być sobą, czy powinna bardziej nauczyć się być taką męską, taką konkretną, tak? Dlatego, że są różne podzielone zdania, tak? Że ta miękkość, delikatność na stanowisku jest w ogóle źle widziana. Kobiecość nie, tylko mężczyzn się słucha, tak? Na stanowisku. Jestem ciekawa właśnie tego, w jaki sposób Ty pracowałaś wcześniej, a w jaki sposób teraz działasz, tak? Jakby, czy coś się zmieniło, czy masz jakąś inną perspektywę? Na to są dwie odpowiedzi. Po pierwsze, być sobą. Ja mam doświadczenie w pracy z kobietami. Moim szefem była pani prezes, to była kobieta, która była bardzo delikatna, na którą patrzyłyśmy wszystkie, patrzyłyśmy jak w obraz. Była subtelna, delikatna, mówiła spokojnie i cicho, ale potrafiła postawić granice i czasami, jak powiedziała, wyraziła swoją opinię stanowczo, ale w sposób delikatny. Szpik nam zamarzał, czyli można. To wcale nie oznacza, że trzeba być takim wojownikiem, takim po prostu zaciętym. Można spokojnie. I takich kobiet w swoim życiu spotkałam kilka i to mi się bardzo podoba. Uważam, że bycie sobą, nie wchodzenie w niczyją rolę jest najlepsze. Natomiast pewnie, że ja rekomenduję kobietom pytanie też o feedback, bo my zapominamy o tym czasami, żeby jeżeli prowadzimy biznesy, żeby zapytać osoby neutralne, nie te, które będą nam mówiły tylko same komplementy, jak ja się prezentuję w odbiorze. Czy ja czasami nie jestem taka bardzo prowokacyjna, za bardzo zmysłowa, że myślę sobie, że a ty, ja jestem tutaj, prawda, będę cię teraz kokietowała, to będzie to po prostu inaczej wyglądało. Albo czy to nie jest tak, że na pierwszy rzut oka buduję bardzo mocny mur i wtedy jest po prostu trudniej. Na pewno to, co jest najważniejsze, bez czego nie można budować biznesu, to jest kompetencja. Jeżeli jestem kompetentną osobą, jeżeli jestem osobą, która się wyróżnia poprzez moją kompetencję, bo dzisiaj jest rynek bardzo konkurencyjny, jeżeli ja jestem osobą wybijającą się, ja świetnie poprowadzę ten biznes. I to, co jeszcze bym chciała podkreślić, że my za mało inwestujemy w swój rozwój. Uważam, że powinnyśmy ciągle się rozwijać. Niestety, za rozwój trzeba płacić. Ale jeżeli chcesz znaleźć coś dobrego, coś, co ci da naprawdę dużo dobrej wiedzy, to jeżeli to cię interesuje, to musisz za to zapłacić. I to jest inwestycja najlepsza w siebie. Że może nie trzeba inwestować w kolejny lepszy samochód, czy jeszcze coś, jeżeli muszę dokonać wyboru, ale inwestować w siebie. I przede wszystkim uważam, że powinnyśmy my jako kobiety bardzo mocno się wspierać. Ja uważam, że my nie wspieramy się wystarczająco dobrze. Że nie wspieramy się wystarczająco, że między nami kobietami, ja nie wiem dlaczego, ale wyczuwam taką rywalizację, że jeżeli jedna coś robi, że inne kobiety po prostu jej nie wspierają, nie kibicują. Jeżeli jestem kobietą i jeżeli mam w sobie takie pragnienie, żeby wziąć sprawę w swoje ręce, na czym najbardziej się skupić? Co zrobić? Jeżeli chciałabym właśnie prowadzić swoją działalność, jeżeli właśnie chciałabym być na jakimś wysokim stanowisku, na czym najbardziej byś rekomendowała, żeby taka kobieta się skupiła? Pierwsze, niesłuchanie własnego lęku, własnego strachu. Strach jest naturalny, strach przychodzi do głowy, strach fizycznie nie istnieje, on jest wytworem naszej wyobraźni i strach cię paraliżuje. Więc nie słuchać własnego strachu. Czym bardziej się boję, tym mocniej na przykład właśnie włączyć sobie muzykę relaksacyjną, medytować, pójść na spacer. Jak przychodzą mi myśli, które wywołują strach, odwracać po prostu uwagę. Druga rzecz, otaczać się ludźmi, którzy odnieśli sukces i słuchać ich. Każdy z nich ma inną receptę.
I zawsze z takimi ludźmi, jak jestem w kontakcie, to oni mnie będą inspirowali. Odcinać się od osób, które są krytyczne, które są pesymistyczne, którym się nie udało, nawet jeżeli to są nasi przyjaciele 25-letni. Mhm. Naprawdę na tym świecie, jeżeli obserwujemy świat, nic nie trwa wiecznie. Przyjaźni wiecznych też nie ma. Jeżeli my wykonałyśmy jakąś drogę, jesteśmy już na zupełnie innym poziomie, po prostu z tymi fantastycznymi ludźmi, którymi spędziliśmy czas, nam jest nie po drodze. Po prostu trzeba tą relację zakończyć, zamknąć. I kolejna rzecz, to jest trzecia, to jest edukowanie się. Edukowanie się i edukowanie się. I w to trzeba jeszcze dać pewną cierpliwość, włożyć, opakować w takie ryzyko, bo jeżeli chcesz robić biznes, to jest ryzyko, ale ono musi być inteligentne. I nie poddawać się, podążać ze swoimi po prostu marzeniami. To nie jest tak, że zawsze jak patrzysz, dzisiaj siedzimy tutaj, sobie tak rozmawiamy, ale na pewno wiesz, ile razy było tak, że było ci ciężko i bardzo ciężko. I ja mogę po prostu powiedzieć, że naprawdę były chwile bardzo krytyczne dla mnie. No i one to jest naturalne, bo też nieszczęście nie trwa wiecznie i wraca się. Wszystko to jest stan umysłu. Jeżeli jestem pozytywnie nastawiona, jeżeli ja kocham siebie, jeżeli ja akceptuję siebie, jeżeli spotykam się z innymi ludźmi, to dla mnie takie spotkanie, tak jak dzisiaj tutaj, wiesz, rozmawiałyśmy, przyszłaś z nową energią, opowiadałaś i tak dalej, to ja już po prostu czuję, jak mi tam po prostu, wiesz, nogi wędrują i już mi się pojawiają kolejne też pomysły. Czyli powinnyśmy trzymać się my, kobiety, razem. Bo to nie jest tak, że jedna ma pomysł, a druga nie ma pomysłu. Jedna jest bardziej odważna, ma do tego dostęp, a druga jeszcze ma niską po prostu wiarę w siebie. Ty mówiłaś, że dla ciebie kobiecość to jest też ten balans pomiędzy wyglądem zewnętrznym, a tą wewnętrzną akceptacją i tą wewnętrzną emanacją tego, co emanuje z nas. A są kobiety, które twierdzą, że ja tutaj właśnie udowodnię, że ja nie muszę właśnie się ani malować, ani gdzieś tam ubierać tych szpilek, stroić się, nie wiadomo co, jakby dbać o ten swój wygląd zewnętrzny. Ja będę taka naturalna i ja po prostu, ja jestem kobietą, jestem taka, jaka jestem i każdy powinien mnie akceptować. Właśnie taki feminizm, który też bardzo mocno krytykuje mężczyzn, że mężczyźni są wszystkiemu winni i w ogóle jak ty się do tego odniesiesz właśnie? Totalnie nie mój świat, totalnie nie moja bajka. Jeżeli ja nie chcę się malować, mam dzisiaj piękny makijaż dzięki tobie i świetnie się z tym po prostu czuję, jeżeli ja się nie chcę malować, to ja nie mam potrzeby. Jeżeli to jest naprawdę moja potrzeba bycia taką naturalną, to ja nie muszę wychodzić i udowadniać. Ja nie chcę, ja nie muszę walczyć. Ja po prostu akceptuję siebie, ja to robię. Ja w ogóle nie wiem, jak można walczyć i zwalać winę na mężczyzn. Mężczyźni są naprawdę cudowni. Czasami są nieodpowiedni dla nas, ale to trzeba wtedy zmienić, dokonać zmiany, ale mężczyźni są w ogóle też fantastyczni. Można się od nich dużo nauczyć i też lubię spędzać czas z mężczyznami. Ja w ogóle z wiekiem wyczuwam, że stałam się naprawdę bardzo tolerancyjna i tą szabelką, którą kiedyś tam wojowałam, że najpierw się stępiła, potem ją w ogóle schowałam. Dzisiaj nie czuję takiej potrzeby udowadniania, nie potrzebuję wyjścia na ulicę i manifestowania tego. Jeżeli wychodzę na ulicę, to się solidaryzuję z kobietami, kiedy walczymy w słusznej sprawie, tak jak na przykład prawo do aborcji i tak dalej. Natomiast jestem absolutnie za tym, popieram, żeby żyć tak, jak chcę, ale nie muszę ani przekonywać tego do nikogo, do tego, ani udowadniać, ani przeciągać na swoją stronę. Bo mój wewnętrzny spokój jest dla mnie najważniejszy. Ja nie muszę nic manifestować. W buddyzmie mówi się tak, że duże psy nie muszą szczekać. Kobieta, która czuje się kobieca, która jest autentyczna, nie musi tego udowadniać. My powinnyś też powinnyśmy fajnie, wiesz, wyraźnie akcentować nasze potrzeby. Potrzebę prawa do wypoczynku, potrzebę właśnie do bycia wolną. To oznacza, że absolutnie nie akceptuję, kiedy mój partner grzebie mi w torebce w telefonie. Ja mam prawo do intymności, ja mam prawo też do seksualności.
mówić w ogóle o swoich potrzebach seksualnych. I w ogóle kobiety, my jesteśmy piękne i jesteśmy różne. Mamy różny kolor włosów, oczu, wagę. Naprawdę jesteśmy fantastyczne. Ja spotykam wszystkie kobiety po prostu piękne. Tylko my musimy to uwierzyć i nie potrzebujemy tego usłyszeć od kogoś innego, że ty jesteś piękna. Bo my naprawdę jesteśmy piękne. Kobiety są fantastyczne.